ze mną Jarosław Janowski, właśnie pełniący rolę oboźnego. Kim jest oboźny w obozie? Witam w ogóle serdecznie. Kim jest oboźny? To ja jestem ten do bicia taki, czyli organizatorzy jak gdyby ode mnie wymagają tego, żeby na obozie był ład, porządek. No całe rycerstwo, mam ich ponad 250 rekonstruktorów tutaj, no jak gdyby trzeba ogarnąć. Ludzie muszą wiedzieć, gdzie mają postawić namioty, gdzie mogą zjeść, co mają robić w ogóle, bo jest to impreza zorganizowana. Czyli bardzo odpowiedzialna funkcja, bo jeżeli rozpierzchnie się to rycerstwo w różnych kierunkach, to właśnie pan za to odpowiada. No w pewnym sensie tak, na szczęście jak gdyby trzymamy ich w ryzach, ale bardzo proszę nie mów do mnie pan, bo w rekonstrukcji jest przyjęte, że mówimy sobie albo po imieniu, albo no takimi ksywkami, tak chociażby jak mnie nazywają ogólnie w ruchu rycerskim. Czyli oboźny? Nie, czyli bosman. Bosman, bosman kojarzy mi się ze statkiem, a jesteśmy w XIII wieku i wcale nie nad morzem. No nie nad morzem, rzeczywiście ze statkiem, natomiast moja przygoda z żeglarstwem to było w czasach, kiedy byłem takim kajtkiem. Lat temu już nie będę mówił ile i tak wyglądam na starego. I to zostało, a ponieważ wśród rekonstruktorów są i żeglarze, i harcerze, i spadochroniarze, no znamy się z różnych środowisk i tak przylgnęło. Być rekonstruktorem to dobra zabawa, to już pasja, sposób na życie? Na początku była to tylko dobra zabawa, potem była pasja, teraz jest to sposób na życie. Co się dzieje tu w obozie, bo mówimy o tym, że historia zatacza koło i właśnie dziś powrót do przeszłości w Legnickim Polu, bitwa z 1241 roku, ale zanim bitwa, to już warto pojawić się w Legnickim Polu. Oczywiście, że warto się pojawić. Po pierwsze, już zaczynamy powoli, zresztą widać, zaczynamy powoli zabawiać gawieć, czyli publiczność. Dlaczego nie widać teraz na polu tutaj rycerzy? Poszli na próbę, bo chcemy, żeby rekonstrukcja tej bitwy wypadła jak najlepiej, bo oprócz zabawy dla nas jest to lekcja historii dla innych. Była to bardzo ważna bitwa, świętujemy wiele innych przegranych, tą też żeśmy przegrali, natomiast była to bitwa, która zatrzymała pochód Mongołów na Europę. Jest co świętować? Jest co świętować, szkoda, że jest to tak mało doceniane, ale robimy co możemy. Jest to kolejna edycja, w zeszłym roku mieliśmy niepełną setkę rekonstruktorów, w tym roku już mam zapisanych praktycznie 250, czyli dwa razy tyle trupów się pościele na łąkach. Dlatego warto przyjechać do Legnickiego Pola i chociażby już do obozu, gdzie można podejrzeć jako gawieć to, co dzieje się tak, jak działo się w XIII wieku i można przybyć na bitwę. Bitwa rozegra się o godzinie 17 w Jarze Gniewomierskim.